Cześć, nazywam się Mateusz i to już moja czwarty odcinek z serii LEGO Technik Recenzja. Dzisiaj omówimy sobie koparkę górniczą LEGO Technik. Jest ona wyposażona w wieloczerpakowy nabiernik, który transportuje urobek na pas taśmowy. Może włączę po prostu, bo jest wyposażona w silnik funkcji. O, oto jak pracuje pas, kiedy urobek spadnie tutaj, do takiego pojemnika, jest transportowany na drugi pas, który wyrzuca go do wywrotki, która jest w zestawie. Moim zdaniem ta koparka jest naprawdę warta swojej sumy, mimo to, że jest droga, bo ma mnóstwo funkcji, takich jak regulacja kątu nachylenia ramienia. Co prawda trochę działa to powoli. No dobra, odpuszczę sobie, bo to naprawdę trwa trochę długo. Ma też takie funkcje jak obrót. Oczywiście też to trwa długo, więc niestety, przepraszam, ale nie pokażę. A z takich ręcznych funkcji, może już teraz włączę ten pas transmisyjny. Ma takie funkcje jak obrót o 180 stopni swojego pasu transmisyjnego, który zrzuca urobek na koparkę. Może także jeździć na silnik. Ma tutaj też taką drabinkę do wchodzenia, która się opuszcza i podnosi i prowadzi do kabiny sterowania. Tutaj możemy też wejść po drabince tutaj na górę. Ma też takie funkcje jak, przede wszystkim ma też takie małe, jakby, że tak można byłoby powiedzieć, zawieszenie, które jest zamontowane tutaj na podbudówce i służy do tego, żeby koparka nam się nie przechyliła. Jest ona bardzo ładna, więc myślę, że jest naprawdę warta swojej ceny. O, tutaj na właśnie nie chcący sam już nawet ją obrzuciłem. Mimo to, że jest droga, naprawdę jest ciekawa i tak już, jak wspomniałem, warta swojej ceny. No więc nie mam już nic więcej do powiedzenia. Wywrotka zresztą też. No i cześć, do zobaczenia w moim już niedługo piątym odcinku. Ale jeszcze się zastanowię, więc możliwe, że teraz już sobie na chwilę odpuścimy z LEGO i będę nagrywać gry na PlayStation 4. A potem, jeżeli już napiszecie w komentarzach, to może będę nawet pokazywał, jak sam gram. Ale to jeszcze nad tym się zastanowię. No więc cześć i do zobaczenia już w niedługo piątym odcinku z grami.